młody Borek. Landa. Hej, z tej strony są Pony i dzisiaj przedstawię wam trailer odcinka Maledictor. Jest mega ciekawy, ponieważ Chloe dostaje tam swoje Miraculum od Biedronki. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam do oglądania. Eldorado, Eldorado. Tak więc zanim zaczniemy, chcę wam tylko powiedzieć mega ważną informację, tak naprawdę ważną. Wbijajcie na moją grupę Poniacze Pony, ponieważ są tam mega fajni ludzie. Oraz ogłosiłam mały konkurs, w którym do wygrania jest nagranie odcinka ze mną, bądź dodanie mnie do znajomych z mojego prywatnego konta, więc wbijajcie na grupę, trzeba być tam aktywnym i wtedy możecie nagrać ze mną odcinek, bądź dodać mnie do znajomych, po prostu co wybierzecie, taki będziecie mieli prezent, nagrodę, whatever. Pod poprzednim odcinkiem wbiliście tyle łapek w górę w 2 dni, bo jak to nagrywam jest 18 września, żeby nie było. Jestem po prostu w totalnym szoku, nie spodziewałam się w 2 dni tyle łapek, tyle wyświetleń. Wow, jesteście bossy. Prosiłam was tylko o 100, wbiliście tyle, czyli rozumiem, że mam podnieść próg, tak? Okej, okay, skoro tego chcecie, następny materiał pojawi się za 150 łapek. Jeśli tyle dobijecie, to naprawdę, nie wiem, ja wychodzę, kończę z YouTube'em po prostu, to będzie mindfuck dla mnie. Przypominam również o wysyłaniu swoich fanartów, czy jakiś grafik, czy cokolwiek, na mojego maila, którego macie podanego teraz na ekranie. No i resztę social media macie w opisie. Ale dobra, bo znowu się rozgaduję jak zwykle, a przejdźmy już do omówienia. Tak więc na początku widać, jak Chloe wraz ze swoją mamą wparowują, praktycznie tak z buta wjeżdżam, żeby można tak było nazwać, do gabinetu pana Bourgeois oraz są mega wkurzone na niego, jeśli tak to można nazwać. Ten klęczy i błaga je o przebaczenie, czy jakkolwiek tego nie nazwać. Oraz mama Chloe wyprowadza ją z gabinetu, a burmistrz próbuje za nimi biec. Później widać helikopter, który odlatuje, oraz burmistrza, który jest mega załamany, no i zostaje przez to zakumanizowany. Widać go później w szkole, w jego formie super złoczyńcy, czyli jako Maledictora, oraz później na helikopterze z dużą wiązką energii, jeśli tak to mogę nazwać, co prawdopodobnie jest jego supermocą. Widać pana Damoklesa oraz 2 randomów, którzy są przerażeni całą sytuacją, oraz Biedronkę i Czarnego Kota, którzy próbują walczyć wraz z naszym złoczyńcą. Następnie widać kogoś, kto przegląda sobie telefon i nastaje na klip wraz z Chloe jako królową pszczół, co jak ja to zobaczyłam, to w ogóle było mind-blowing, że tak to nazwę. Następnie jest scena, gdzie prawdopodobnie Marinette wybiera Miraculum pszczoły oraz później jako Biedronka wręcza je Chloe. Tak, ja w tym momencie mam zawał, ludzie. Chloe otwiera to pudełko, widzi swoje Miraculum oraz pojawia się później koło niej Polen. I na tym trailer się kończy. Jeśli ja mam być szczera, to ten trailer naprawdę rozwalił mi mózg pod względem, kiedy Biedronka daje Miraculum Chloe. Co się stało z Chloe, że Biedronka, czyli Marinette, kiedy one dwie się nienawidzą, jedna daje drugiej Miraculum. Naprawdę, ten świat szedł na psy. Ale wracając, naprawdę nie wiem, co tu się porobiło. Miało być podobno tak, że Marinette zgubi to Miraculum i Chloe je znajdzie. I to miało być w odcinku Królowej Stylu, a nie w Maledictorze, więc halo TV? Co wy zrobiliście? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ale w mojej ocenie jest to mega ciekawy trailer i czekam na odcinek. Sam odcinek ma wyjść 7 października na stacji telewizyjnej TV, czyli jest to francuska stacja telewizyjna, która puszcza odcinki Miraculum.
Więc możemy poczekać i zobaczyć, jak wyjdzie ten odcinek w praniu. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, by zasubskrybować oraz zostawić lajka pod tym filmem, a będzie mi naprawdę miło. Pamiętajcie, by wbijać na moje social media, zwłaszcza na grupę, Gmaila oraz fanpage'a. Jest to mega ważne. I to w sumie z mojej strony wszystko. Ja uciekam i trzymajcie się do następnego. Kopytko. Wbijajcie koniecznie na moją grupę Poniacze Pony, ponieważ są to mega... Przypominam również o... jakimś kontakcie, jak chcecie ze mną mieć na... Widać pana Damoklesa, Następnie jest scena, gdzie prawdopodobnie Marinette wybiera Mila... Jeśli ja mam być szczera, to ten odcinek naprawdę... Naprawdę rozwali mi mózg. Nie umiem mówić, Boże Święty, jeszcze raz.